Cześć, witajcie detailingowy dziedzia. Dzisiaj ręczniczek do osuszania, workstaffa, king, czyli król. Ciężko, Jezu, jest olbrzymi, ciężko go pokazać w obiektywie. No kawał koca, kawał ręcznika. Zacznę od tego, że tu ma jakieś dziwne dwa przeszycia. Nie wiem, czy to będziesz dobrze widział, które mi się nie podobają. Kurczę, ciężko to widać, takie jakby jakieś braki, ale to jest tak naprawdę drobiazg, dobra, nieważne. Udajemy, że tego nie ma. A właśnie, jeżeli chodzi o jakość, ten jest wykonany solidnie. Miałem kiedyś ich potwora, Monstera, i powiem ci szczerze, tam na przeszyciu, tak jak tutaj, puszczało strasznie. Była seria wadliwa. Oczywiście, jak to z workstaffem bywa, wymiana bezproblemowa. Także tutaj chylę czoła, jeżeli chodzi o firmę, bardzo ładnie się zachowali i zachowują się, nie ma problemu, czy to pędzelek, czy to ręcznik, wymieniają, jeżeli coś jest wadliwe, żaden problem. Ok, co do samego ręcznika, praktycznie same plusy, słuchaj, to jest, no naprawdę, osuszanie nim to jest po prostu poezja. Przy dobrym hydro, podkreślam, bardzo dobry hydro, trzy kombiaki nim oblatuje. Także jakość jak najbardziej i chłonność wody rewelacyjna. Bardzo fajne jest to, że nie ma obszycia dookoła. Jest wszędzie mięciuchny. Także na maksa minimalizuje nam zarysowanie lakieru. Kolejna rzecz. Porównałem go sobie do... Znaczy sobie, no ja wiem, jak on osusza i wiem, co on potrafi. Znaczy chciałem tobie pokazać w filmiku tak naprawdę, jak ma się sprawa z moim takim ulubieńcem, który kosztuje połowę ceny tego ręcznika i też jest dwustronny. Także tutaj w sumie mam dwa no-name tak zwane. Kolejna rzecz, krążą informacje, że tego splotu w mikrofibrze się nie wyczesuje. No ja wyczesuję. Potrzebna jest do tego tylko bardzo, ale to bardzo rzadka szczotka i sobie go delikatnie nie czeszemy tak jak z klasycznym włosem, tylko podrywamy. I później sprężone powietrze. I uwierz mi, jest inna jakość tego splotu. Ten ręcznik ma też minusy. Tak, ma minusy. Jak zrobię dwa auta, jest cholernie ciężki. Naprawdę, cholernie ciężki. Tym zrobię, powiedzmy, jedno auto i on tak naprawdę po jednym kombiaku ma już dosyć. No. Ale jest leciutki. Ten jest cholernie ciężki. Jak zrobisz nim jedno auto, chłonie wodę niesamowicie. Po dwóch autach to jest naprawdę ciężki. Łapska bolą. Kolejna rzecz. Na minusie schnie skurczybyk bardzo długo. Długo schnie. Tutaj się nie da ukryć. Zimą. No i oczywiście najlepiej suszymy w pokojowej temperaturze. Latem jak najbardziej w cieniu, żeby wieterek go przewiał. Nie wystawiam takich rzeczy na słońce. Jakby nie było słońce, niszczy wszystko, materiał, splot. Zawsze to trzeba to chronić. Tak jak lakier chłodzisz w cieniu, myjąc go. Tak samo, moim zdaniem, powinniśmy to robić wszelkiego rodzaju mikrofibrami czy rękawicami. Trzecia rzecz, jeżeli chodzi o minus, to cena. No niestety, stówę trzeba za niego szarpnąć, ale on się odwdzięcza jakością i chłonnością, naprawdę. Jeżeli masz 2-3 auta do umycia po kolei, ten skurczybyk sobie poradzi. Mając, powiedzmy, dwa takie, lecisz z tematem aż miło. Także tutaj pod tym względem rewelacja. No dobrze. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? To chyba wszystko, no bo inaczej się go nie da opisać. Wymiary ma fajne, bo on jest bardziej kwadratowy w sumie niż prostokątny. Także tutaj jest całkiem nieźle. A i przede wszystkim, zanim użyjesz go pierwszy raz, wypierz go sobie, będzie śmierdział na początku, wiadomo, jak go kupisz, otworzysz, to smród jest niesamowity, wypierz go sobie, inaczej będzie później chłon. Oczywiście w stosownym płynie do prania mikrofibr, ewentualnie nawet i pukanie octem, czemu nie, wypierz go sobie i ja osobiście, zanim zacznę osuszać auto, wskoczę na lakier, znaczy... Każdy ma swoją taktykę. Ja, u mnie to tak wygląda, że ja atakuję najpierw przednią szybę. Z jednej strony, jedną stroną, odwracam ręcznik i drugą stroną. Ręcznik jak delikatnie złapie wilgoć, uwierz mi, że fajniej chłonie wodę z lakieru. Zdecydowanie lepiej. Także jeżeli chcesz, nie robisz, sprawdź. Delikatnie na szybę, zbierz to, co jest na szybie, oczywiście odwracając.
ręcznik i później skoczną lakier. Zobaczysz, jak pięknie będzie wtedy przyciągać wodę. No dobra, ja się będę z Tobą żegnał. Zobacz, jak to wyglądało na Tigrze. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!